Jakie tajemnice skrywa nowy cmentarz żydowski w Cieszynie? Kto został tam pochowany? Ile nagrobków znajduje się pod wszechobecnym, porastającym ten teren bluszczem? Irena French z Muzeum Śląska Cieszyńskiego sukcesywnie pogłębia wiedzę na temat tego miejsca. Postanowiła założyć grupę na Facebooku Pochowani na cmentarzach żydowskich w Cieszynie i działać. Bo aby zdobyć informacje, trzeba wyjść w teren, w tym przypadku zacząć od prac porządkowych na cmentarzu. Dwa wspaniałe cmentarze społeczności, której już dzisiaj w Cieszynie nie ma. I profil był po to zrobiony, żebyśmy tych ludzi jakoś zlokalizowali w mieście. Czyli mamy tu jakiś nagrobek z nazwiskiem absolutnie nieznajomym, nieznanym, a my pokazujemy, gdzie ten człowiek mieszkał, co robił, kim był w Cieszynie, czy był ważnym, czy był przeciętnym człowiekiem, tak żebyśmy się, chodząc nawet po Cieszynie, kojarzyli te osoby. Taki był tego zamysł. A jak już kilkanaścioro osób się zainteresowało tym tematem, to przeszliśmy już do czynu, czyli dzisiaj mamy pierwszą akcję porządkowania nowego cmentarza, bo taka jest teraz droga nasza. Mianowicie nie zaczynamy od starego, który będzie wymagał specjalistycznych już prac konserwatorskich, ale zaczynamy od starego, który generalnie wygląda tak jak tutaj większość tych nagrobków przykrytych bluszczem i ściółką i gałęziami i śmieciami. Docelowo chcielibyśmy ten cmentarz uporządkować i żeby wyglądał tak jak mniej więcej jak cmentarz komunalny. Wchodzimy i mamy nagrobki ludzi tutaj pochowanych i możemy je podziwiać, możemy się nad nimi na moment zadumać. Po całodniowej niedzielnej akcji już widać efekty. Z bluszczu wyłoniły się nagrobki, które do tej pory nie zostały spisane. Na stronie doktora Proszyka jest spis nagrobków, te, które on inwentaryzował, czyli które widział i mógł je spisać. Myśmy już dzisiaj odkryli kilka nowych z ziemi wyciągniętych, prawda? Także dopiszemy, będziemy dopisywać do tego spisu. To jest wspaniałe. I wbrew pozorom, bardzo dużo nagrobków tutaj jest. Także jest ich o wiele więcej, niż by nam się wydawało. Wśród osób zaangażowanych w akcję nie zabrakło społecznika z Pszczyny, który zajmuje się ochroną dziedzictwa żydowskiego. Jest również członkiem gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach. Od 15 lat się opiekuje cmentarzem żydowskim w Pszczynie, który ma doświadczenie nieprawdopodobne. I to ten cmentarz, warto sobie obejrzeć w internecie zdjęcia tego cmentarza. Chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało. Także on nam poradził, żeby nie dłubać, bo siedzimy na przykład na starym cmentarzu i nie widać tej naszej pracy, prawda? Poradził nam, że musimy to robić tak kawałkami, żeby ludzie to zobaczyli w ogóle, że to jest coś do zrobienia. Także to jest jego zasługa, że mamy teraz schemat prac. Prace będą więc przebiegały według ustalonego porządku. Poza tym, że je jakby porządkujemy te kwatery, to ja je też dokumentuję, czyli robię mapę takiej kwatery i umieszczam poszczególne elementy na tej mapie, czyli przyporządkowuję konkretny nagrobek do konkretnego miejsca. Ten cmentarz ma bardzo świetnie, ma świetnie zorganizowany układ przestrzenny, jest bardzo nowoczesny. Uważam, że to jest w ogóle najładniejszy cmentarz żydowski na Śląsku Cieszyńskim pod względem tej kompozycji i organizacji. On jest bardzo prosty i czytelny. Mamy tutaj groby honorowe, zwykłe kwatery, w każdej kwaterze odpowiednia liczba rzędów, w każdym rzędzie odpowiednia liczba pól grobowych, więc mamy tutaj bardzo ułatwioną pracę w tym. Dlatego łatwo nam jest przyporządkowywać pewne groby, ponieważ mamy też układ chronologiczny. Oczywiście nie wszystkie nagrobki się zachowały, ale jak się okazało, no kiedy zaczynaliśmy pracę w tej kwaterze, widoczny był tylko jeden nagrobek. W tej chwili już jest ponad 20, jeszcze wiele przed nami. Pomoc, wsparcie, odkrywanie, ale też i forma podziękowania. Tak podsumował pierwszą cieszyńską akcję Społecznik z Pszczyny. Ja tutaj jestem, bo uważam, że tu powinienem być, ponieważ ja jestem tu z dwóch powodów. Jestem tu jako społecznik, który dba o te cmentarze i chce pomóc tym ludziom, ale przede wszystkim jestem ciekawy tego, bo to jest troszeczkę tak jak, taka w cudzysłowie, to może źle brzmi, ale to jest zabawa w Indiana Jonesa. To jest szukanie tej zaginionej arki i to jest, każdy ten nagrobek jest tą arką. My odsłaniamy bluszcz i mamy ten nagrobek. Z drugiej strony jestem tu też jako Żyd. Ja to zawsze staram się powtarzać, że każda inicjatywa osób spoza środowiska żydowskiego na cmentarzach żydowskich powinna być doceniana przez środowisko. I ja tu jestem też jakby celem powiedzenia dziękuję wam za to. Mimo, że ja na tym cmentarzu nie mam swoich krewnych, nie mam żadnych zobowiązań wobec tego cmentarza. Nie jestem z Cieszyna, nie jestem z nim związany, ale to jest grupa ludzi, która jednak poświęca swój wolny czas, aby ten cmentarz wyglądał lepiej. Dlatego ja zawsze mówię dziękuję
bo nasze środowisko jest dzisiaj tak malutkie. Nas jest w całym województwie śląskim może około 150 osób, w większości osób starszych, które nie są w stanie poświęcać tego czasu. I ja tu mówię, dziękuję, fajnie, że jesteście, robicie kawał świetnej roboty i nie tylko może działacie dla Żydów, bo to też może źle zabrzmieć, ale działacie dla swoich mieszkańców. To jest dowód wdzięczności obecnych mieszkańców wobec dawnych mieszkańców i powiedzenie im dziękuję za to, że możemy korzystać z waszego dziedzictwa, bo cały ten Cieszyn jest dziedzictwem naszych przodków żydowskich, ewangelickich, katolickich, bo to było wspólne dzieło. Też dzisiaj z nami, poza tym, że byli tu lokalni mieszkańcy, to też byli lokalni Żydzi z Cieszyna. Żeby nie było, poza mną jakby była jeszcze jedna osoba z Cieszyna, jestem z Pszczyny, ale była jedna pani z Cieszyna. No ale poza tym w Cieszynie dzisiaj mieszka może z 5 Żydów i w większości są to już osoby w podeszłym wieku, więc jeszcze urodzone przed wojną, więc raczej nie spodziewajmy się, że przyjdą tutaj pomagać. Jak zapowiada Irena French, prace nie skończą się na nowym cmentarzu. Przyjdzie czas również na stary. My akurat dzisiaj odkrywaliśmy kwaterę z drugiej dekady XX wieku, czyli powiedzmy sobie ludzie, którzy jeszcze nasi dziadkowie, ich będą bardzo dobrze pamiętać, te osoby, nie? To są sami cieszeniacy tutaj. Natomiast do starego cmentarza przejdziemy potem, czyli to mamy taką, to będzie trwało latami, prawda? Ale myślę, że to jest jeden z największych skarbów Cieszyna, absolutnie niedoceniany. Ja się biję w piersi, ponieważ ja też nie wiedziałam, jakim skarbem są te cmentarze. Interesuje się już nami koalicja społecznych opiekunów cmentarzy, także w przyszłości myślę, że dużo tutaj zdziałamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.